Moja jest wszelka władza i moc. To ja stworzyłem dzień, dzięki mnie zapada noc. Ziemio byłaś pod nóżkiem dla mych stóp. Czy jest ktoś, kto rozumie, dlaczego jestem tu? Swoją miłością otwieram was, swoją miłością zabiorę wszelki strach, swoją miłością ocalę cię. Twój ból minie jak nad porankiem sen, swoją miłością. Kochany tato i kochana mamo. Byłem dziś niedobry i doprowadziłem do płaczu tatę i mamę, którzy tak bardzo mnie kochają. Dopuściłem się też dwóch ciężkich uchybień, powiedziała mi nauczycielka i oblicze jej surowe i smutne mówi mi, że nie jest ona ze mnie zadowolona. Wszystkim sprawiłem przykrość i jestem niespokojny. Postąpiłem źle, ale proszę was o wybaczenie. Bardzo tego żałuję i obiecuję, że stanę się dobry, abyście zapomnieli, jaką mieliście dziś przykrość. Przebaczcie mi, proszę. Pier. Do babki Lindy Ametis, Turyn, grudzień. Kochana babciu, jak ci się wiedzie? Mnie się powodzi dobrze. Chodzę na gimnastykę, a także na tańce. Czy ładna pogoda jest w Polonę? Przyjedź na Boże Narodzenie, aby przeżyć z nami święta. W Turynie było wczoraj brzydko, a dziś się rozjaśniło. Kot choruje. Mnóstwo całusów dla ciebie i dla dziadka. I od mamy, i od papy, i od cioci, i od twojego kochanego Piera Giorgia. Do matki. Droga mamo, tak mi przykro, że na swoje urodziny leżysz w łóżku chora. Ciągle proszę Boga, aby cię uzdrowił. Przyrzekam ci, że będę lepszy i bardziej posłuszny i bardziej pilny i tej obietnicy dotrzymam. Serce mi się ściska, gdy widzę, że leżysz chora. Wyzdrowiej prędko, moja kochana, dobra mamusiu. Życzę ci takiego wyzdrowienia, mamo kochana. Moc pozdrowień i ucałowań od kochającego cię Piera Giorgia. Do ojca. Polonę, październik 1913 roku. Papo drogi. Na szczęście zacznie się niebawem szkoła, więc wrócimy. Albo może nawet ty będziesz mógł do nas odwiedzić. Mama przesyła załączoną notatkę, abyś z nią zrobił, co uważasz. W tej chwili deszcz leje jak z cebra. Dziś rano pomogłem ogrodnikowi nosić doniczki. Górny ogródek jest już całkiem skopany i jeśli przestanie padać, położę i nawóz. Mama poszła odwiedzić Felicję i jej syna, który jest w dobrym zdrowiu. Obiecała opłacić Paulinowi szkołę, aby się nie wahali go zapisać. Bądź łaskaw, papo, dowiedzieć się, kiedy zaczyna się szkoła. Do prędkiego zobaczenia. Moc całusów i pozdrowień od twojego Pier Giorgia. Nad wszystkim odnoszę zwycięstwo. Dzięki temu, który umiłował nas. Jeśli on z nami jest, któż przeciwko? Swego syna, z nim wszystko podarował nam. Kochana, wczoraj odbyłem cudną przechadzkę w czarnym lesie. Wyruszyłem razem z panną Anną i Georgiem Rachnerem o godzinie 9 z Freiburga.
Najpierw pociągiem do Waldkirche, a potem stale pośród drzew wspinałem się na Kantel. 1200 metrów. Dzień był wspaniały, ani za gorący, ani za zimny. Drzewa to w większości jodły i pinie, ale od czasu do czasu trafiają się rozpostarte niezmiernie buki albo brzozy. Na szczycie Kantelu wypiłem dobry litr wybornego napoju niemieckiego, a potem zszedłem do St. Peter, gdzie jest seminarium duchowne, i stąd wysłałem do ciebie pocztówkę. Tu uraczyłem się typową kawą niemiecką, a potem znowu pieszo do Kirchgardu, skąd kolej odwiozła nas do domu. Za Freiburgiem jest Schlossberg, który należy do Czarnego Lasu, gdzie się teraz roztacza rozmaitość barw. Zieleń łąk, zieleń pini, czerwień grusz, żółtość akacji, czerwień i fiolet buków. Warto to zobaczyć. Teraz, mamo, pragnę sobie kupić fajkę kameralną, tak zwaną fajkę studencką. Jest długa na metr i wygodnie się ją pali, kiedy się siedzi nad książką. Kosztuje 15 lirów. Serdecznie pozdrów ode mnie Bertina i powiedz mu, że w najbliższych dniach wyślę do niego pocztówkę. Ucałowania dla babci, papy, Luciany, cioci. Podziękuj Lucianie za list, który właśnie w tej chwili do mnie przyszedł razem z twoim. 1000 czułych całusów dla ciebie. Pier. Do Antonia Wilaniego. Kochany Wilani, dziękuję ci za list i za dobre w nim słowa. Pisząc teraz do ciebie, mam przed sobą otwartą tę piękną księgę świętego Tomasza z Akwinu, a gdy odczytuję te wzniosłe rozważania, myślę zawsze o tobie, któryś pierwszy wszczepił we mnie pragnienie poznania wszelkich prawd zawartych w tym dziele, napisanym dla wysławienia i uwielbienia opatrzności Bożej. W dniach, gdy w ciszy tego domu gromadzimy się, aby się modlić, pomodlę się i za ciebie, a ty módl się gorąco za mnie, abyśmy, nawet jeśli w życiu ziemskim wymagania pracy zawodowej oddalą nas od siebie, mogli przynajmniej w dniu, w którym Pan tego zechce, znaleźć się razem w naszej prawdziwej ojczyźnie i śpiewać chwałę Bożą. Gdy tylko wrócę do Turynu, będę się znów, jeśli mi nie zabraknie sił woli, uczył. A ty co porabiasz? Ciągle masz tak wiele zajęć? Myślę, że będziesz tęsknił za urokami życia studenckiego. Żegnaj, kochany Wilani, do rychłego spotkania. Życzę dobrych świąt wielkanocnych wszystkim twoim bliskim i tobie osobiście w Jezusie Chrystusie. Tak nieświadomi od wielu lat szukamy jej o sprawiedliwości. Otwierasz oczy ludzkich serc i na jego rozkaz zabierasz wszelki grzech. Ostatnie słowa pierwsze mi stały się. Gdy umierał za nas, rzekł, wykonało się. To są słowa, które mi Bóg uratował. Kochany, czytam właśnie powieść Itala Maria Angeloni, Ho amato Cossi, tak kochałem, gdzie w pierwszej części autor opisuje swą miłość do pewnej Andaluzyjki i wierz mi, doświadczam wielu wzruszeń, bo książka ta wydaje mi się historią mojej miłości. I ja tak kochałem. Tyle tylko, że w powieści ofiarę składa Andaluzyjka, podczas gdy w moich dziejach ofiarą będę ja. Ale jeśli Bóg tego chce, niech się dzieje Jego święta wola. Dzisiaj jadę wypróbować na Sauze Olux trasę biegową, gdzie będą zawody klubu
Giovanni Montana. Jutro cała kompania wyrusza na przełęcz świętego Bernarda, a ja duchem będę z nimi. I to z dwóch przyczyn. Po pierwsze, dlatego, że to miejsce było kolebką mojego marzenia unicestwionego, niestety. Po drugie, dlatego, że tam będzie ta, którą pokochałem czystą miłością, a dziś, wyrzekając się jej, pragnę, żeby była szczęśliwa. Proszę Cię o modlitwę, żeby Bóg dał mi chrześcijańską siłę do zniesienia tego z pogodą ducha, a ją obdarzył wszelkim szczęściem ziemskim i siłą do osiągnięcia celu, do którego zostaliśmy stworzeni. W dniu Twojego dyplomu doświadczyłem, jak prawdziwe są słowa świętego Augustyna. Panie, niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. Naprawdę głupi jest ten, kto idzie za radościami tego świata. One bowiem są przelotne i niosą za sobą cierpienia. Jedyną zaś prawdziwą radość daje nam wiara. A ukochani przyjaciele właśnie tym potężnym węzłem będą zawsze z nami złączeni, choćby przypadki życia oderwały jednych od drugich i rzuciły daleko, daleko. Ona więc będzie dla mnie zawsze drogą przyjaciółką. Tą, którą poznałem w niebezpiecznych latach życia i która mi pomogła kroczyć prostą drogą ku celowi. Napisz mi parę słów i módl się za mnie. Życzę dobrego końca roku i dobrego początku dla Ciebie i Twoich bliskich. Całuję. Pierre. Jesteś wszystkim dla mnie i nie mam nic, co nie było.